Czy będzie tylko przystało te trzy? Nie przeszkadza nam szum tej drogi? Chyba tak. No. Nie, nie, od nim będzie. Okej, okay, dobra. A, no gdzie cały? To już tu jest. Tak. Dobra. No. Czekajcie, nie mam chyba. Jest. Gdzie? Co, jesteście? Tak. Co? Zaczynamy. Jaki? Będę ci gotowała. O, tak jak kiedyś. Pewnie, pewnie, żebyś chciała. Tak jak kiedyś. O, pewnie, żebyś no. chciała. Tak jak kiedyś, nie? No. O, kiedyś, kiedyś. Kiedyś, tak jak kiedyś, nie? Poczekajcie. No. A, dobrze. Dobra, jeszcze raz od początku. Pewnie, że tak. Kiedyś taka nie była. Rozumiem, że teraz. Teraz gramy. No, dobra. Dobra, Małgosia, dobra, od tego momentu, Małgosia, ja się tak martwię o ciebie. No ale o co ty się znowu martwisz? Jakaś taka całkiem inna zrobiłaś, jak nie moje dziecko. Jak ty na przykład wyglądasz? No jak wygląda? No źle, niezdrowo. Za chuda jesteś. Za chuda? Ale już jak ja stanę na nogi, to ja cię odgarnię. Będziesz tu przychodziła na obiadki, będę ci gotowała. O, no, pewnie, że ty byś chciała tak jak kiedyś, nie? No. O, Pani Aniu, jesteśmy... O, dzień dobry, chodźcie Pawełku, bo już wejdźcie, pewnie, że tak, kiedyś taka nie była. Jaka? Taka. To my może przyjdziemy na takie dzieci czasy. Nie, rozglądajcie, proszę, siadajcie. Co, może ja źle mówię? Mama, a ja przy obcych o swoich prywatnych sprawach rozmawiać nie będę, sorry. Ale to nie są żadni obcy. To są moi przyjaciele. Małgorzata jest. Tak, Wojtek. No, Pawełek to jest, no. Oni są gejami. No widzę. Chociaż prędzej uwierzyłabym w UFO niż to, że zobaczył cię w domu pedała, no ale powiedzmy, że znaczy, tam... Bo ja bym już jednak wolał określenie gej. No, a nawet dwóch. No kurwa, we wszystko bym uwierzyła, ale nie w to. No to się jesteś niegrzeczna! Nie, ale cię nie stało. No, kiedyś taka nie byłaś, taka obca i taka chuda. No pewnie, że nie byłam ty. Dbałaś o to, żebym nie była. Znosiłaś mi z tego swojego bufetu całe góry, całe tony żarcia. I wtłaczyłaś to wszystko we mnie, jakbyś go świnie pasła. No dobrze, to my jednak może przypójdziemy. Ale dlaczego pójdziecie? No przecież nie zostawiacie mnie z nią samą. No chodźcie, zsiadajcie. Nie. Siad! Zobaczcie ten mój krzyż pański. Chcesz robić przedstawienie? Tak? Proszę bardzo. Chcecie wiedzieć, jak wyglądało moje życie? Całe moje dzieciństwo to był nieprzerwany ciąg żarcia. No wiem, że może byś chcesz zjadł, więc jedziecie z połki, nie trzymaj w buzi. Rano śniadanie, potem po 5 kanapek do szkoły mi robiła, później musiała we mnie obiad i kolacja. Bez przerwy mieszanka wędrowska, czekolada, cukierki, wafle, a w niedzielę lody, rurki z kremem, koktajle mleczne, wata cukrowa na sterówce, ble! A, rurki z kremem, no. To ja pamiętam, tośmy na wiatraku jeli, pyszne były. Tak. No. Inne dzieci to by się za to zabijały, w sklepach nic nie było, gdyby nie ten bufet. To byśmy zęby w siadę chciały. Nie, no jak miałam 10 lat, ważyłam 70 kilo, a jak mam w 8 klasie, ponad 90, byłam tłusta jak wieloryb. 90 kilo? To jest nadwaga, pani Anna? Bo już zaraz nadwaga, po prostu dobrze wyglądała. Od razu było widać, że ktoś o ciebie dbał. Pilnowałam cię jak oka w głowie. Nie, no pilnowałaś już. Ty mnie pilnowałaś, jak ty mnie pilnowałaś. Normalnie, jakbym szklany pudeł użyła bez ceny. Czułam na tobie twój wzrok. Wszystko musiałaś wiedzieć, wszystko sprawdzić. Jakbyś mogła, to byś mi głowę na pół przekroiła, żeby zobaczyć, co jest w środku. Bez przerwy kombinowałaś, żeby żadnego sekretu, żadnej tajemnicy, żadnej myśli swojej nie miała. Nic. A jakie ty mogłaś mieć myśli? Bardzo dobrze, dzięki temu na złą drogę nie zeszła. Inne dzieci to ci wtedy zazdrościły. Zazdrościły? Byłam pośmiewiskiem i to największym w okolicy. Tłusta beka wieloryb, dosłownie, tylko to słyszałam. A ta Joaśka spod Trójki to nawet taki wierszyk o mnie wymyśliła. Wiosną matka bufetowa, latem córka tłusta krowa. Właściwie to haiku jest. Nie do bardziej prawie. Nieważne! Ryczałam przez nią jak bubr. Ma chory takie samo okrutne, zawistne. Ale nic już nie możesz zrobić, rozumiesz? Skończyło się teraz, jestem inna, lepsza i robię to, co mi się podoba. Z kim chcę, kiedy chcę, jak chcę. Nawet nie masz pojęcia. Jem kiedy chcę, śpię kiedy chcę. A jak mi się podoba jakiś chłopak, to idę z nim w łóżkę. Małgosia! Co? Małgosia! Co? Nie tak cię wychowałam! Nie tak! A przykazania, co? A religia? Co? Szatan
szatan cię opętał? Szatan? To ty jesteś tym szatanem, ty Belzebub przyszczupki. Dziecko drogie, co też ty do mnie mówisz? To przecież ja już od dawien dawna trzodowych zębów nie mam. Nie no, ty jesteś głupia, no. Nie no, ty zawsze byłaś głupia. Jak ja już nie chcę taka być, no. Ale jaka pani Małgorzata? No taka gruba i nieszczęśliwa. Ale przecież ty nie jesteś gruba. Cały czas jestem gruba w środku. Jezu, no. No Włosiu, toż nie płacz, Boże Święty, dla mnie będziesz taką moją małą córką. A znasz tą historię o Wiśniewskim? Co? Jakim Wiśniewskim? A wy nie znacie, to może wam opowiem, co? No dobrze. Ja myślę, że wystarczy, co? Czy chcecie wypowiadać? Na pewno. Ale nawet za dużo. To co? Jeszcze raz tę scenę? Nie.